codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. I czas rozpocząć dzisiejszy temat dla reportera. Jest już po godzinie 9:15 i ze mną w studiu jest Lesiu Wspaniały. I Bartek Skopiński od samego rana. Albo Bartoszek. Z wami również. Patrz telefon, no i od super. Razu nie wierzę. Halo, dzień dobry, słuchamy. Dzień dobry, czekałam, aż zaczniecie audycję. Słuchamy panią, witamy serdecznie i słuchamy. Ja już dzwoniłam do państwa co najmniej dwukrotnie w takiej sprawie ciekawej. Ze wsi Żabice w sprawie takiego dzikiego wysypiska. Tak, o matko. Które się tam, no i proszę sobie wyobrazić, że owszem, śmieci trochę mniej widać, ponieważ zarosły trawą. O matko. Nic się niestety z tym nie dzieje. Z tego co pamiętam, państwo mówili, że gmina ponadliła właściciela terenu na uprzątnięcie, ale nic się z tym nie dzieje. Dalej jest jak jest, a co gorsza, tam jest staw okolicy, pojawiło się troszeczkę wody i tak między śmieciami taka biedna kaczka dzika niedawno próbowała tam wodować. No nie udało się jej. Nie było to możliwe z powodu tych śmieci. No bo tak, jak tu wodować na śmieciach, jak wody nie widać, nie? No właśnie. Także chciałam tylko się tak przypomnieć. Byłoby miło, gdybyście nam chociaż trochę pomogli. Jeszcze raz może spróbowali coś zrobić, nie wiem. Byłoby bardzo, bardzo miło. Spróbujemy oczywiście. Bardzo dziękujemy za przypomnienie się. Szkoda, że ponaglenie władz do właściciela prywatnego terenu nic nie dało. Niestety nic nie dało. To jest smutne najbardziej. Bardzo dziękujemy. Najbardziej smutne jest to, że ten właściciel sobie nic z tego nie robi. Dokładnie. Pytanie, bardzo dziękujemy. Tak jest. Także... To na pewno temat podejmiemy i przypomnimy się. A tak na dobrą sprawę, kaczka mogła śmieciować. Nie musiała wodować, mogła śmieciować. No po prostu szkoda mi jej, że nie miała gdzie zawodować. Poleciała na Odrę. Oby, no tam ma gdzie wodować. Zresztą po drodze kilka stawów też jeszcze się znajduje. O, kolejny telefon, to odbierzmy kolejny telefon. Halo, halo. Słuchamy. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam radio. Kłaniamy się. No, chciałbym taką... delikatną uwagę dla władz miasta, czy... Mamy pocztę tą główną, nie? Tak. No i jest taki problem, że tam wczoraj przykładowo szliśmy i tam są płytki takie... Ruchome. Bardzo ruchome są, no idzie nogę skręcić. I w ogóle tam ten chodnik tak paskudnie wygląda. Miasto ładne, fajnie, wszystko się dzieje, a tam taki... No właśnie. To już nie pierwszy telefon w związku z tymi płytkami ruchomymi. Słyszeliśmy o ruchomych schodach, ale o płytkach ruchomych to tylko pod pocztą główną w Głogowie. Z tego, co dobrze pamiętam, Leszku, to jest temat, którym zarządza poczta, tak? Generalnie temat przyszłościowy, bo do przebudowy układu komunikacyjnego w tej części miasta przygotowuje się miasto w porozumieniu z koleją i z pocztą. Natomiast smutne jest to, że na razie nikt tego chodnika nie naprawił. No i to tak paskudnie to wygląda, jeszcze dużo tych taksówek stoi i to tak pech chce, że jakby chciał się iść do taksówki, to też może nogę skręcić, bo nie tak. na tym placu stoją. A druga sprawa to jest taka też, tutaj no się, bo ja na Koperniku mieszkam i jest przystanek na Gwieździstej, tutaj koło centrum i tam od przystanku do sklepu, tam był kiedyś taki sklep, jest chodnik, niby jest równy, nie ten, ale jak deszcz popada, to nie idzie tym chodnikiem przejść. Że ślisko się robi. Bardzo duże kałuże są. A, kałuże, myślałem, że ślisko się robi po prostu. Nie, kałuże są takie, że jakby ten chodnik tam był niepotrzebny po prostu. Czyli że są po prostu duże nierówności. Parking, że samochody przyjeżdżają nie do, tam, jak do sklepu, czy z tego, ale jak samochody są na tym parkingu, chcą z chodnikiem przejść, nie da rady. Dobrze, dopisujemy. I to tam nasze władze kochane. Bo jak wie pan, jak do wyborów, to wszyscy są tacy słodcy, ładnie, wszystko gadają, będą robić tamto, siamto. Ale jak się
teraz wyborów kończy, to wtedy wszyscy zapominają. Wszystko wraca do normy. Wraca do normy. Dobrze. My mamy zanotowane te dwa tematy, będziemy przekazywać je w takim razie. Bardzo dziękuję. To jeszcze raz pozdrowienia dla mojego radyjka. No i dla wszystkich słuchaczy. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy i pana również serdecznie pozdrawiamy. Do usłyszenia. W oczekiwaniu na kolejny telefon błyskawiczna interwencja naszej redakcyjnej koleżanki Iwony Mierzwiak, która już ma światełko w tunelu, jeśli chodzi o odpowiedź dla naszego słuchacza z wczoraj, z tematu dla reportera, który pytał o słynną kładkę, bowiem tam, jak się okazuje, winda od dłuższego czasu nie działa. Czyli to jest ten temat, o który martwili się słuchacze, tak na dobrą sprawę. Iwona zgłosiła do Urzędu Miejskiego w Lubinie. Naczelnik infrastruktury tłumaczy, że miasto już wcześniej zgłosiło awarię windy i jak się okazało, coś poszło nie tak. Natychmiast ten temat zostanie przekazany firmie zajmującej się naprawą dźwigu. Urzędnik liczy, że usterka zostanie szybko usunięta, a winda jeszcze dziś uruchomiona, oznajmił w rozmowie z naszą redakcyjną koleżanką. Tak więc faktycznie ekspresowo. Trzeba mieć nadzieję, zgłoszone ekspresowo, teraz czekamy na ekspresową naprawę. Dobrze, no to teraz my czekamy na wasze telefony. 767-400-400, dwa już się pojawiły, no to czekamy na kolejne. Może dwa, może trzy, może 10. Wszystko zależy od was, tak. Ile tematów dla nas przygotujecie. W artykule Kasi Rososzko, bo przecież oczywiście nie tylko dział co, gdzie, kiedy i nie przegap, polecamy wam, jeśli chodzi o planowanie imprez, ale oczywiście to, co na bieżąco się w Zagłębiu Miedziowym dzieje. Sezon na grzyby. Tak, na grzybki te takie wodne, o tak, bo wiem, w Polkowicach szykują się do otwarcia grzybka, będą nowe atrakcje, polkowickie baseny zewnętrzne zostaną otwarte tradycyjnie z początkiem wakacji. Od tego roku kompleks będzie służyć mieszkańcom w nowej odsłonie, oddając do użytku nowe atrakcje. Poinformowano o tym na wczorajszej sesji Rady Miejskiej, gdzie podjęto związaną nawet z tym uchwałę, a szczegóły odsyłam was do portalu regionomiedziowe.pl. Tam Kasia Rososzko szczegóły wam opisała, co to będą za atrakcje i czego ciekawego na grzybku możecie się spodziewać. Wczoraj też, dziś jest Dzień Działacza Kultury, ale w przeddzień tego dnia, wczoraj w Teatrze imienia Andreasa Gryfiusa wręczono pierwsze Głogowskie Gryfiusy, czyli nagrody dla działaczy kultury tak naprawdę i wymieniamy ich właśnie w moim artykule. Kto otrzymał Głogowskie Gryfiusy? Między innymi, może nie między innymi, wszystkich wymienimy. Tadeusz Kolańczyk, prezes chóru Beati Cantores, Barbara Walędzik, dyrektorka chóru i nauczycielka w szkole muzycznej, Roma Pilicidis, pracownica Muzeum Archeologiczno-Historycznego i znana malarka, Katarzyna Swędrowska, nauczycielka i wiceprezes Głogowskiego Stowarzyszenia Literackiego, Ewa Błaszczyk z Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także Marek Robert Górniak, badacz historii ziemi głogowskiej i publicysta. To są debiutanci, jeśli chodzi o Głogowskie Gryfiusy i tak co roku z okazji Dnia Działacza Kultury te Głogowskie Gryfiusy będą wręczane. Wczoraj taka część oficjalna, zaledwie kilkunastominutowa, a na finał spektakl Kolacja na cztery ręce. Osoby, które zgromadziły się w teatrze, właśnie to przedstawienie mogły zobaczyć. Wczoraj ja wieczorem miałem okazję być w hali Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. Ci, którzy nie byli, to galerię zdjęć z meczu kończącego sezon, na szczęście utrzymaniem Superligi dla Lubina, mogą obejrzeć na miedziowe.pl. Zagłębie bez problemu pokonało Padwę Zamość 38-28. Wzruszające chwile po spotkaniu, bowiem po 20 latach gry dla Zagłębia karierę kończy Michał Stankiewicz. Ze łzami w oczach w wywiadzie mówił, że teraz czas poświęcić więcej czasu najbliższym, którzy zawsze go wspierali na meczach i nie tylko. Zresztą nie tylko popularny Stanek miał łzy w oczach, ale też i najbliżsi, bowiem owacja na stojąco, gromkie dziękujemy i kilkunastoletnia kariera kołowego Zagłębia dobiegła końca. Teraz, jak mówił też w pomeczowym wywiadzie, będzie odwiedzał trybuny hali RCS-u, będzie wspierał żeńską i męską drużynę Zagłębia, no ale już w roli kibica, nie na boisku. O, no właśnie. Czasami tak jest. Zresztą ostatnio dwóch piłkarzy też Chrobrych Głogów też pożegnał. Były łzy. Też no, czyli o tym też mówiliśmy. Zresztą fotorelacje też zobaczycie na naszym portalu miedziowe.pl. Jeśli chodzi o portal, to takie Kleszek już to wspomniał. Już te najnowsze artykuły już przypomniał, ale wspomniał też o dziale Nie przegap i co, gdzie, kiedy. Ja przypominam, że dziś rozpoczyna się o godzinie 9, a w sumie to się już rozpoczął, bo już jest przecież 24 minuty po 9. Festyn rodzinny, aktywna szkoła i przedszkole, to dzień sportu i rodziny w szkole podstawowej w Białołęce. Polecamy, zapraszamy. Jeśli ktoś właśnie
zastanawiał się, co by tutaj teraz na przykład zrobić, to śmiało zapraszamy do Białołęki. A jeśli ktoś się zastanawia się, co robić w długi weekend majowo-czerwcowy, no to oczywiście. Ma w czym wybierać. No jest, jest. Szkoda tylko, że będzie trzeba troszkę odzienie zmienić. No nie wiadomo, wiesz, jak to z tymi prognozami. No ale patrząc tu na procentowe szanse opadów deszczu, to chyba jednak parasole i kurtki przeciwdeszczowe nam się przydadzą. A ile ci procent pokazuje? Na sobotę 70%. To duży woltaż. No. Niedziela 55, piątek 55, także. Czyli kurczę. Znaczy oczekiwaliśmy tego deszczu, bo on wiosną jest oczywiście jak najbardziej potrzebny, tylko czemu akurat wtedy, kiedy pod gołym wtedy, niebem... Wtedy, kiedy nie trzeba. Wtedy, kiedy pod gołym niebem obchodzić będziemy czy dni ścinawy, czy dni Głogowa. O tym też obszernie informujemy w dziale Co, Gdzie, Kiedy i oczywiście jeszcze będziemy przypominać na naszej antenie i w serwisach i w rozmowach naszych. No, nie, ja trzymam kciuki, że jeszcze te prognozy nieco ulegną zmianie na lepsze oczywiście. No w sobotę niby burza ma być. O. Przy okazji tutaj widzę, czytam, sprawdzam, z piorunami nawet. No i możliwe opady nawet 90%. Ach. Także może się to zmieni, ale jeśli synoptycy jednak się nie mylą, to... No miejmy nadzieję, że znów się pomylili. Tak jak ostatnimi dniami się mylili, bardzo często. Wczoraj troszkę wreszcie pokropiło. Powietrze się fajnie zrobiło, takie tak. Morskie, mógłbym powiedzieć. Czuć taką bryzę było. No w nocy było ślisko na drogach. Przygotowuję dla was informację o niebezpiecznym zdarzeniu na drodze krajowej nr 12 w Dankowicach, bowiem tam ciągnik siodłowy z naczepą nie wyrobił na śliskiej nawierzchni, ale nie wyrobił też nie tylko z tego powodu, że ślisko. Tylko, że kierowca co nieco miał w organizmie. A ile to co nieco wynosi, to dowiemy się, bo czekamy na szczegółowe informacje z Głogowskiej Komendy Policji. U niego opady wynosiły 40%. Tak, albo 40 kilka. Natomiast nieoficjalnie wiemy, że około 1,5 promila alkoholu było w organizmie, tak więc... To może nawet dwa razy było. Brak słów po strasznie, prostu. Straszne to są informacje. Na szczęście nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu, bo jakby, nie daj Boże, jakieś auto osobowe czy jakiekolwiek inne nadjeżdżało naprzeciwka, to mogło być naprawdę fatalnie. Czekamy na szczegółowe informacje, jak nie w serwisie o 10, zobaczymy, czy się uda to o 12, a już na pewno dużo wcześniej na portalu regionumiedziowe.pl przekażemy wam informacje. Zdjęcia będziemy mieć dzięki uprzejmości i pomocy drogowej Witkowskiej, który no, nie pierwszy raz nas tu wspomaga zdjęciami, szczególnie wtedy, gdy dochodzi do wypadku czy kolizji z autem ciężarowym, tak jak w tym przypadku ciągnikiem siódłowym z naczepą. Było niebezpieczne. No, spokojności i rozwagi na drogach. I szerokości. Wszystkim kierowcom oczywiście. Słuchajcie, jest 9.28, a wy coś się uspokoiliście z tymi telefonami. Myśleliśmy, że jak zaczęliśmy tak z grubej rury... No tak, początek był... Obiecujący. A tutaj co, 2-0 i aktualnie co? No na przerwę czekacie chyba. Przypomina mi się taki przypadek sprzed kilkunastu lat, kiedy pewien młody zawodnik przychodził do drużyny z regionu i wszyscy mówili, że jest obiecujący i tak po kilku latach znowu obiecujący, to inny zawodnik powiedział, no tak, dużo obiecuje, a niewiele gra. Pomijmy nazwiska, ale śmiechu było sporo, bo to była taka fajna puenta. Zobaczymy, jak spuentują pierwszą część tematu dla reportera nasi słuchacze. Czy będzie jakiś telefon jeszcze przed przerwą reklamową, czy nie będzie? My natomiast nie obiecujemy, ale przekazujemy wszelkie informacje, które od was dostajemy pod numerem 767-400-400. Dzwonicie, mówicie, informujecie, sami zresztą słyszycie, tak jak chociażby nasza słuchaczka dzwoniła w sprawie tego wysypiska. My poinformowaliśmy. Miasto zrobiło swoje, a ten właściciel po prostu nie robi nic. Tak, gmina ponagla, a właściciel ma to w nosie. No to nieładnie, no to bardzo nieładnie. No ale to miejmy nadzieję niebawem się zmieni, chociaż jestem pewien, że aktualnie, w tym momencie, skoro właściciel nie zabezpieczył odpowiednio tego terenu, żeby mu tam śmieci nie wrzucali, no to teraz musi wydać pewnie sporą kasę, żeby to uprzątnąć. Tak. To pewnie o to chodzi. Swoją drogą, tak mnie zawsze to dziwi i zastanawia, skoro ktoś ma czas, pieniądze na benzynę, żeby to wywieźć, tak. Miejsce do tego nieprzeznaczone, to dlaczego tego nie wywiezie na przykład. Tam, gdzie na przykład. Powinno się wywieźć takie rzeczy. Właśnie ostatnio się nad tym zastanawiam, bo byłem na Przoku, to była sobota, się okazało, że Przok jest do 16, przy okazji do 16, że nie trzeba w ogóle, wiesz, wyrzucać wcześniej. Podjechałem na ten Przok, w ciągu
4 minut mają opróżniony cały bagażnik. Panie poinstruowały, gdzie co trzeba przenieść. Mhm. Chwila, moment, łącznie z materiałami jakimiś starymi budowlanymi, z tym, ze starą farbą i tak dalej. I tak wyjeżdżając się właśnie zastanawiałem, skoro mi to zajęło 4 minuty w centrum miasta praktycznie, to ile minut musi poświęcić ktoś, kto jedzie specjalnie do lasu albo gdzieś na jakieś pole, wyrzucić te rzeczy i to jeszcze, wiesz, musi to robić tak, żeby nikt tego nie zauważył. Tak. Więc raczej tego za dnia nie robi i później musi jeszcze wrócić. No to jest naprawdę totalnie dla mnie niezrozumiałe. Szczyt głupoty. Nie, no niezrozumiałe jest to dla mnie, nie, naprawdę. Szczególnie, że pszoki naprawdę działają bardzo, ale to bardzo dobrze. Zresztą ostatnio wyrzucałem też sporo rzeczy, których takich, bo często jest tak, że wyrzucamy różne rzeczy pod śmietnik, kładziemy i w ciągu chwili one znikają. I tak też było tym razem, robiłem porządki w piwnicy, kilka rzeczy takich ogrodowych też między innymi zostawiliśmy pod śmietnikiem. W ciągu chwili ich nie było, zniknęły, ale w ciągu chwili też nagle pojawiła się opona. O! Wyobraź sobie. Nagle, nie wiadomo skąd pojawiła się opona. To jest ciekawe. A pamiętajcie, że opony możecie na pszoku też zastawić. Dobrze, 9:31 na naszym zegarku. Zrobimy króciutką przerwę reklamową, a po przerwie wracamy z drugą częścią dzisiejszego tematu dla reportera. 7-6-7-400-400. My wracamy z tematem dla reportera, a do nas wraca słuchacz. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Super. Ja mam taką sprawę. Chodzi o oznakowanie tego ronda nowego górników, że po prostu dużo kierowców zamiejscowych nie widzi znaków wcześniej kierujących, na który pas mają wjechać. I w ostatniej chwili mocno skręcają w lewo, a zwłaszcza duże samochody. Po prostu tam jest taki wielki baner, który praktycznie zasłania te znaki, które informują później, że z prawego pasa jedziemy tylko w prawo, a z tego lewego jedziemy prosto i w lewo. Także czy można by to zmodyfikować gdzieś koło kościoła na wysokości cmentarza, dać znaki wcześniej, żeby kierowcy, zwłaszcza obcy, się szybciej dowiedzieli, że to jest jednak troszeczkę inny wiatr na te rondo. Wie pan co? Ja też podejrzewam, że niektórzy tym prawem jadą do końca, gdy lewy jest zajęty, żeby potem na koniec się wcisnąć. Natomiast ja osobiście, będąc miejscowym kierowcą, oprócz tego, że wiem jak jechać, to nie wydaje mi się, żeby to oznakowanie było złe. No ja wczoraj jechałem tamtędy parę razy i właśnie się tak przekonałem, że jednak ono nie jest złe, tylko jest za późno informacja. Że dla kierowców. Tak 100 metrów wcześniej. Tablica powinna być wcześniej, tak? Dokładnie. Mhm. Dobrze, dobrze. To przekażemy w takim razie te sugestie. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Fajnie, że takie rzeczy też zgłaszacie. Faktycznie w tym miejscu może i te 100 metrów wcześniej te znaki poziome, ale też może, wiesz co, Leszku, bo nie wiem, tam jest jakaś specjalna tablica na przykład informująca skąd, dokąd się jedzie i jak? Bo to nie wiem, czy zauważyłeś, ale czasami na przykład na drogach szybkiego ruchu czy autostradach są takie tablice wielkie informujące, gdzie możemy jechać z danego pasa, nie? Ja myślę, że takie coś mogłoby się przydać tutaj na tym rondzie, a też przy okazji przypominam, że mogłoby się w końcu zacząć zastanawiać nad znakami poziomymi, informującymi na przykład, że na dużym rondzie prawy pas jest do tego, żeby jechać na przykład na Stare Miasto. Środkowy na przykład, który informuje nas, że jedziemy dalej drogą, na przykład, nie wiem, krajową 12. Myślę, że to by też dużo rozwiązało. Mówisz? Tak myślę, ale dopóki nie spróbujemy, to możemy, wiesz, co najwyżej gdybać. Aktualnie to czekamy na wasze telefony 767-400-400. Gdyby ktoś miał jeszcze jakiś temat przy środzie, 29 dniu maja, to śmiało, bo jutro tematu dla reportera, przypominamy, nie ma. Dopiero wracamy do was w piątek z tą audycją po godzinie 9:15 oczywiście. Tak, ja natomiast mam potwierdzenie już z głogowskiej policji. Mhm. Wcześniej mówiłem nieoficjalnie, teraz już możemy powiedzieć oficjalnie, że kierowca, który doprowadził do niebezpiecznej sytuacji na drodze krajowej numer 12 w Dankowicach, wczoraj około godziny 21:30 miał w organizmie ponad promil alkoholu. To 31-latek z powiatu kościańskiego. Jemu teraz grozi do 3 lat pozbawienia wolności za spowodowanie tego zagrożenia, ale też i za jazdę pod wpływem alkoholu. Już za kilka chwil zdjęcia w portalu regionu miedziowe.pl i szczegóły w najbliższym serwisie o godzinie 10, który dla was przygotuję. Tak więc tylko na trzeźwo
za kierownicę. Tak, ja w ogóle nie w ten sposób. Tak, czasami się zastanawiam, czy niektórzy nie mają totalnie wyobraźni. Totalnie, bo to już o wyobraźni trzeba rozmawiać. Ale odbierzmy telefon teraz, bo dzwoni, więc halo, dzień dobry. Tak, dzień dobry, dzwonię z Głogowa. Mam takie pytanie, czy jest możliwość gdzieś poruszenia tematu odnośnie zrobienia w parku na budowlanych, mówimy o parku na budowlanych. Mhm. Tam jest bardzo dużo atrakcji dla małych dzieci, dla dorosłych, te dwie siłownie na dworze, super wszystko, ładnie, pięknie. A teraz mam pytanie, czy jest możliwość dołożenia tam jeszcze stołu do ping-ponga oraz stołu do grania w piłkarzyki? Tam był nawet swojego czasu stół do szachów. I one są, trzy, bo ja tam często z córką jeżdżę sobie na spacery i one są, działają, tam ludzie sobie siedzą, wszystko jest pięknie, ładnie, to jest wszystko betonowe i to działa, to się sprawdza. I teraz, bo kiedyś były stoły te do grania w ping-ponga między budynkami, niektóre zostały polikwidowane, ja to w zupełności rozumiem, bo ludzie sobie przesiadywali, młodzież z tymi wieczorami. Dokładnie, i sąsiedzi, oni grali w ping-ponga. Chcieli... Tak, nie grali w ping-ponga. A oni troszkę innego ping-ponga grali. No dokładnie, a teraz pytanie takie, bo jest, ja już sobie taki malutki rekonesans zrobiłem w tym parku i tam jest takie piękne miejsce na wysokości tych schodów, jak się idzie z ulicy Moniuszki w stronę szkoły numer 9, czyli tak jakbyśmy przelatywali przez cały park do właśnie szkoły numer 9. Tam są takie szerokie schody betonowe, tam, tak jak mówię, to jest centralne miejsce tego parku moim zdaniem i z właśnie prawej strony tych szerokich schodów jest taki plac betonowy. Tam już jest jedna ławeczka postawiona. Owszem, ten plac już ma swoje lata, ale to jest betonem wylane. Ja sobie pozwoliłem też zmierzyć ten plac. To jest 30 metrów na 6 w największym, najszerszym tego miejscu. I tam byłoby idealne miejsce właśnie do postawienia co najmniej jednego stołu do ping-ponga oraz stołu na przykład do grania w piłkarzyki betonowe, bo na przykład na pewno wiemy, w Obiszowie jest taki fajny park i tam jest taki piękny stół, bo z synem często tam jeżdżę właśnie grać w tego ping-ponga. I to byłoby moim zdaniem takie fajne miejsce, ponieważ nie kolidowałoby z innymi atrakcjami dla małych dzieciaczków, żeby nie wpadały sobie pod nogi i tu młodzież i tak dalej, ci, którzy by po prostu chcieli grać w tego ping-ponga fizycznie. A tak jak nie, pan powiedział wcześniej, to nie był ten ping-pong, nie? No to jest fajne, bo tam naprawdę już jest teren przygotowany, tylko trzeba byłoby gdzieś ruszyć taki temat, bo wiem, że na pewno nie jedna osoba skorzystałaby z takiego grania w ping-ponga. Tym bardziej, że ten ping-pong był usytuowany tam, gdzie nie mieszkają ludzie, czyli nie byłoby tematów, proszę go zlikwidować, bo ja nie mogę spać w nocy. Mhm. A u nas właśnie na Moniuszki był taki temat bardzo grubo poruszony i tam był kiedyś ten stół i ja sam byłem za tym, żeby ten stół tam zlikwidować, bo po prostu młodzież przesiadywała nawet do drugiej rano, a niektórzy po prostu chcą się po prostu wyspać, tak? Tak. Zgadza się. No dobrze, no to przedstawimy tę sugestię. Bardzo bym był wdzięczny. Bardzo bym wdzięczny, bo naprawdę ciekawy pomysł, a miejsce już jest prawie przygotowane, nie? Dobra, przekażemy sugestie i... Czyli stół do piłkarzyków i stół do tenisa stołowego. Tak, stół do stołowego, tak to się mówi, no ping-ponga, pozwolicie. I na przykład, żeby nie było, że tylko stół, to tam spokojnie by weszedł jeszcze stół do grania właśnie w piłkarzyki. Takie coś, jak właśnie stworzyli na Obiszowie, bo no, miejsce jest świetne i nikomu by to nie przeszkadzało, bo ci, którzy by chcieli fizycznie sobie pograć, to tam jest to po prostu na górce takie, nie? Mhm. I małe dzieci by sobie latały tam, gdzie sobie latają, dorośli by sobie chodzili na siłownię, jak sobie chodzą, a ci, którzy by chcieli pograć w ping-ponga, spokojnie by sobie pograli tam w ping-ponga, nikomu nie przeszkadzając, nie? Dobra, mamy te sugestie w takim razie zanotowane. Fajnie, dziękuję bardzo, pozdrawiam. I robicie naprawdę dobrą robotę z tymi tematami. Dziękuję ślicznie, dziękuję bardzo za miłe słowa. Staramy się przynajmniej tutaj, ale latające dzieci w parku przybudowlanych? Jak Formuła 1, czy Harry Potter. Takie Boeingi, Dreamlinery same. Ja tam nie wiem, nie mam problemu z ping-pongiem. Na podwórku moim aktualnie, na którym mieszkam, ping-pong stoi. W sensie ten stół do tenisa stołowego stoi. Zaraz się ktoś obrazi, że nie ma ping-ponga. Tak, tenisiści stołowi, jak słyszą, że są ping-pongistami, to się denerwują. To tak samo jakbyś na hodowce gołębi powiedział gołębiarz. Też tego określenia. A gołębiarz to jastrząb. Dobrze, to mamy zanotowane. No i mówię, na podwórku u mnie aktualnie stół do tenisa stołowego jest zamocowany. Młodzież gra, nie ma z tym problemu. Nikt nikomu nie przeszkadza. Fajnie. Kiedyś to się grało. Ważne, żeby grać, a nie użytkować takie sytuacje jak stół do tenisa stołowego w sposób niewłaściwy, czyli siadać na nim, stawiać butelki i tak dalej. Kiedyś piłką siatkową się jeszcze grało. Tak. O te stoły. W siatkonogę, ale to na przykład... Ale to też często główką się. Tak.
No, różne różniste sprawy. W kapsle się grało, w piaskownicy. O, panie, w to kapsle. To były wyścigi. W kapsle te tory Formuły 1 cisnąłem. A teraz nie ma już gdzie, bo nie ma piasku, jest tylko trawa. Też napełniałeś woskiem kapsle, żeby były cięższe? Nie, plasteliny. A, plasteliny. No też była taka szkoła. Ale to tak robiłem, żeby nikt nie widział. A dlaczego? No, bo później mówili, że oszukuję. Odbieramy telefon. Halo, halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Ja na tą końcóweczkę trafiłem, ale zdążę. Tak, oczywiście, że tak. Tak, oczywiście, tak. Bardzo dobrze. Ja z taką sugestią, dzwonię z takim w sumie pomysłem. Dobry pomysł mojego przedmówcy, że był ten stół do ping-ponga i tak dalej, to jest fajne, bo to jest rozrywka dla młodzieży, żeby nie mieli głupich pomysłów w głowach, to właśnie coś takiego zrobić, to jest na bardzo duży plus. Ale druga sugestia moja. W parku na Budowlanych, czy w parku niemieckim, czy na Piastowie, gdziekolwiek są ławki, można sobie usiąść, tak? A idąc na przykład od strony parku od strony, Boże, Witasposza, jak jest hala sportowa. Idąc wzdłuż Witasposza do samej góry, do Piastowa, praktycznie żadnej ławki nie ma. Nie ma gdzie usiąść, nie ma gdzie nawet przycupnąć, nawet jak się idzie z dzieckiem, no nie ma, kompletnie nie ma. Jest tak mało ławek w mieście, że to jest dosłownie, nie wiem, no, albo rządzący chodzą z krzesłami po mieście i sobie siedzą, jak ich nogi bolą, albo po prostu nie widzą tego problemu, bo tak naprawdę ławek jest bardzo mało. W parkach, tam gdzie są plasy zabaw, okej, dla rodziców, dla dzieci i tak dalej. Ale dla takich właśnie ludzi, którzy sobie spacerują po mieście, no nie ma tych ławek, naprawdę nie ma. I trzecia moja sugestia jest taka, w sumie zapytanie do władz miasta, no bo nie do was, bo wy jesteście tylko... Przekaźnikiem jesteśmy, my jesteśmy przekaźnikiem. Dokładnie tak, ale trzecia moja sugestia i tym samym zapytanie, czy coś będzie robione z parkiem przy ulicy albo Prusa, albo Spadzistej, ten park, który jest tu, gdzie jest restauracja Dziupla. Wiemy gdzie, tak, za sklepem. Tak, za sklepem przy Spadzistej. No, tam ten park, to te, że tak powiem, zabawki dla dzieci, to one były ustawione 100 lat temu i jak były ustawione, tak stoją do tej czyli pory. Jeszcze, i... Czyli jeszcze za Niemca. No, można tak powiedzieć, że za Niemca. Nie, no żart. Nie, ale faktycznie przydałoby się coś nowego, bo tak naprawdę no ja mam siostrzenicę, która ma 8 lat i ona bardzo, bardzo często do mnie mówi, wuja, chodź na plac zabaw. No i jedyny plac, który jest tak naprawdę funkcjonalny, to jest przy ulicy Rycerskiej, tutaj przy blokach. No, nie, Boże, nie Rycerska, dobrze, Rycerska, tak, Rycerska, z jednej strony Rycerska, z drugiej strony Witasposza. Idąc w stronę Górkowa. To jest praktycznie przed szkołą 14 po lewej stronie. To jest jedyny plac tak naprawdę, który jest w tym momencie dla mnie i dla dziecka funkcjonalny, no bo tu w tym parku no to woła to o pomstę do Boga, że tak powiem. Dobrze. No, także jakbyście się tym, że tak powiem, zajęli, to bym był bardzo wdzięczny i fajnie by było. Mhm. No to już nie pierwszy raz. Słucha i... To już nie pierwszy raz, kiedy zostaje zgłoszony ten park w ogóle. No właśnie, o to chodzi. No dobra, tyle ode mnie. Dziękuję bardzo za wysłuchanie mojej osoby i życzę miłego dnia dla was, jak i dla słuchaczy, dla wszystkich i dla gitara, kurde. Dzięki ślicznie. Dzięki, pozdrawiamy serdecznie. No i co, tym telefonem Barsku kończymy temat dla reportera. Będziemy kończyć dzisiejszy temat dla reportera. Ja mam nadzieję, że ten park, bo to faktycznie, w sensie, to jest teren zielony bardziej niż park, ale kiedyś doczeka się swojej jeszcze ery świetności i zostanie on zagospodarowany odpowiednio, szczególnie, że dookoła domki, a w środku taka ładna, wielka połać zieleni. Tak jest. Zapraszamy na temat dla reportera w piątek o 9.15. Tygodnia koniec i początek. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.